Witam wszystkich serdecznie, tutaj STT StarCraft i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka serii Tips and Tricks dla StarCrafta 2. I tym razem będzie coś specjalnego, mianowicie jeden z widzów na czacie poprosił mnie, bym zrobił tutorial, jak wygrywać Terranem. Otóż porażony wielkością tego przedsięwzięcia postanowiłem zrobić po prostu jeden mały trik, jedną bardzo ważną rzecz, która właśnie dla Terrana jest szczególnie ważna i zademonstrować Wam, jak działa. A o co chodzi? Przejdźmy do mapy testowej. Chodzi o building placement, o strategię umiejscowienia swoich budynków na mapie. To jest prosty scenariusz. Mamy bunkier na środku mapy i mamy całą chmarę zerglingów. Co się stanie, jeśli zaatakuje ten bunkier zerglingami? Możecie zgadywać. Zerglingów przeciwko 4 marinesom w bunkrze przeżyło 6 zerglingów. Dlaczego ten bunkier był tak stosunkowo mało efektywny? Zerglingi były w stanie dosyć szybko, warto zauważyć, że to są zerglingi bez upgrade'u do prędkości, więc stosunkowo wolno okrążyły ten bunkier. Zerglingi były w stanie atakować całą powierzchnię bunkra. Praktycznie całą powierzchnię bunkra. W związku z tym bunkier de facto był odsłonięty, no i oczywiście przez to ciężko było Terranowi się skutecznie wybronić. Teraz przyjrzymy się innej troszkę sytuacji, takiej, w której ten bunkier będzie umiejscowiony zdecydowanie lepiej. I to jest też sytuacja, którą zergowie mogą wykorzystać na swoją przewagę i to jest taktyka dla nich. Ale przejdźmy może do samej mapy. Widzimy, że tutaj jest wąskie przejście i bunkier z jednej strony przylega do ściany. Co się stanie, jeśli zaatakuje ten bunkier zerglingami? Spójrzmy na to. Tym razem bunkier został zniszczony, ale ledwo. Wszystkie zerglingi zostały zabite, 4 marinesów przeżyło, czyli efektywna strata dla Terrana to jest raptem 100 minerałów za bunkier i nic więcej. Dlaczego był taki, a nie inny wynik tej prostej bitwy? Mianowicie zerg nie był w stanie okrążyć bunkra. Powierzchnia ataku tego bunkra dla zerglingów była stosunkowo niewielka. Co w takich sytuacjach powinien zerg robić? Już Wam demonstruję. Tylko jeszcze ustawię scenariusz. Dobrze, mamy znowu 15 zerglingów i bunkier z marinesami. I teraz tak, zerg powinien maksymalizować powierzchnię, po której te zerglingi atakują. Czyli w ten sposób. Mam dwie mini grupki. Atakuję jedną grupką, a drugiej grupce każę obiec ten bunkier i go okrążyć. Jak widzieliście wtedy, bunkier był atakowany tylko na małym fragmencie powierzchni tutaj. W tej chwili jest atakowany na dużo większej powierzchni, w związku z czym te zerglingi są w stanie przedrzeć się przez bunkier i przedrzeć się przez marinesów. 4 zerglingi zostały żywe, wszystkie marinesy zostały zabite. Dobrze, czyli podsumowując ten krótki fragment, należy tak stawiać w szczególności bunkry i budynki, by jednostki Terran mogły spokojnie zza tych budynków strzelać. I tak jak mówię, jest to ważne szczególnie dla Terrana z tego prostego względu, że wszystkie jednostki Terran atakują z dystansu. Nie można tego powiedzieć o jednostkach protosów, ponieważ zeloty na przykład atakują z bliska. Podobnie oczywiście zerglingi. W związku z czym dla Terrana szczególnie ważne jest to położenie. I teraz jeszcze jeden ostatni już tym razem scenariusz, w którym zademonstruję standardową formację defensywną dla Terrana. W zasadzie wszyscy Terranie tej formacji używają. I jak ona wygląda? Wygląda ona dokładnie tak. Jest bunkier przy rampie i dwa supply depot.
Dlaczego bunkier stawia się tutaj, a nie na przykład tutaj? Po pierwsze dlatego, że łatwiej w ten sposób odgrodzić się od rampy, ale po drugie właśnie ta powierzchnia ataku, powierzchnia bunkra narażona na atak jest w tym wypadku najmniejsza. No i co się stanie, kiedy tymi zeblingami spróbuje zaatakować? To już dla większości z was powinno być oczywiste. Atakować będą mogły co najwyżej dwa, może trzy zeblingi naraz są w stanie atakować. Dwa zeblingi, czasem trzy. W związku z tym bunkier tak naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo trudny do zabicia przez same zeblingi. Widzimy, że nawet połowa HP-ków, hit pointsów zdrowia bunkra nie została zabrana przez te zerglingi, przez te 15 zerglingów. Dobra, więc to dla... Drodzy Terranie, pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne, szczególnie dla was. Nie działa tylko na zerglingi, działa także na zeloty. Bardzo przydatna umiejętność i wszystkie budynki, które stawiacie, włącznie z barakami, fabrykami, command centrami, wszystkim, akurat command centry to nie, powinno być robione z myślą o potencjalnej obronie przed przeciwnikiem. Dzięki wam wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału oczywiście i do komentowania. Dzięki wszystkim za uwagę, pozdrawiam i do następnego casta.